Cześć, tu Olga Bończyk. W Dniu Książki, który właśnie dzisiaj obchodzimy, chciałabym się z Państwem podzielić moimi propozycjami na książki, po które chętnie sięgam. Teraz mamy taki czas, że rzeczywiście mamy dookoła dużo problemów, dużo stresujących tematów, zatem trochę lżejsze książki, lżejsza tematyka. Lubię sięgać po książki biograficzne, a zwłaszcza te, które zostały napisane przez naszych kolegów, artystów, aktorów. Jedna z takich książek, która czeka w tej chwili na moją uwagę, to jest książka pani Grażyny Barszczewskiej pod tytułem Amantka. Bardzo cenię panią Barszczewską, z przyjemnością oglądam jej filmy, więc tym przyjemniej będzie mi zajrzeć do tej pozycji. Ale zacznę ją czytać już za chwilę, bo już jestem na absolutnie finiszu innej książki pod tytułem Osiecka. Tego o mnie nie wiecie. Napisana jest przez Beatę Białę, moją koleżankę dziennikarkę, która zadała sobie trud i zebrała rozmowy, wywiady z osobami, które osobiście znały panią Agnieszkę i opowiadają o niej w sposób bardzo osobisty. No oczywiście opowiadając zdarzenia czy historie, których pewnie w innych książkach nie da się znaleźć. Także bardzo serdecznie polecam właśnie tę pozycję. No i cóż, do następnego przeczytania. Pozdrawiam.